Kalnicy służby ratownicze ćwiczyły 3 epizody. Pierwszym z nich był wypadek samochodowy z dużą ilością poszkodowanych i udzielaniem pierwszej pomocy. Drugim z epizodów było zatrzymanie niebezpiecznych przestępców i ugaszanie pożaru. Kolejnym trzecim było wspólne poszukiwanie zaginionych. Wszystko poszło zgodnie z planem. Takie lekcje uczą lepszej koordynacji w rzeczywistości. Tego typu zdarzenia nie są wcale oderwane od rzeczywistości. Spotykamy się z coraz większą liczbą zdarzeń, gdzie mamy bardzo dużo osób poszkodowanych, a głównie są to osoby, które są poszkodowane przy wypadkach na drogach. W ćwiczeniach polskich i ukraińskich służb ratowniczych wzięli udział strażacy, goprowcy, policjanci, ratownicy, Straż Graniczna, ratownicy medyczni i uczniowie Policjalnej Szkoły Medycznej w Sanoku oraz studenci Państwowego Lwowskiego Uniwersytetu Bezpieczeństwa Życia. Współpraca w zakresie bezpieczeństwa Polski z Ukrainą trwa już 12 lat. Dużo bardzo jest różnicy w normatywno-prawowych, prawowym zakonodawstwie. Але що стосується надання людям медичної допомоги, співпраці з пожежниками, щорічно ми з року в рік harmonizujemy wymogi europejskie do wymog ukraińskich. Euro 2012 rozpoczyna się za kilka tygodni. Chociaż na Podkarpaciu nie odbędzie się żaden mecz, to musimy być przygotowani na większą liczbę turystów i kibiców. Jak poinformował nas dyrektor Rzeszowskiego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, przejścia graniczne są zabezpieczone. Bezpośrednio na przejściu granicznym mamy jednostki straży pożarnej, które w każdej chwili są w stanie jednostki są w stanie gotowości do akcji, jak również są to patrole policji, są również karetki pogotowia, które jeżdżą w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego. Również organizujemy punkty pierwszej pomocy medycznej siłami wojska. W każdym takim punkcie, module zadaniowym mamy również tłumaczy języka angielskiego i języka niemieckiego. Dodatkowo na czas Euro 2012 w Rzeszowie będzie stacjonował sanocki eurokopter.